Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale HardPC i zapraszam do obejrzenia prezentacji myszek Dream Machines DM1 Pro S. Niezależnie od tego, jaką myszkę wybierzemy, czy matową, czy błyszczącą, otrzymamy ją i tak w takim samym pudełku. Może to rodzić pewne problemy po stronie dostawcy, po stronie sklepu, który taką myszkę będzie wysyłał, ponieważ na pudełku w zasadzie nigdzie nie jest oznaczone, czy to jest wersja matowa, czy błyszcząca. Jedynie numer seryjny podpowiada nam to, jaką wersję chcemy wysłać klientowi. Niemniej jednak pudełko jest bardzo eleganckie, bardzo solidne, dobrze wykonane i skutecznie zabezpiecza myszkę na czas transportu. Na pudełku nie ma zbyt wielu wodotrysków, ale znajdziemy informacje najpotrzebniejsze, czyli tak zwane dane techniczne. W stosunku do modelu poprzedniego, czyli do DM1 Pro, zmieniono oczywiście sensor. Wcześniejszy 3030 o maksymalnej rozdzielczości 5000 dpi zamieniono na 3360 o maksymalnej rozdzielczości 12000 dpi. To oczywiście coś dla fanów, tych, którzy grają na wyższych rozdzielczościach, jednak gracze Counter-Strike'a, najpopularniejszej w sumie w tej chwili gry, doskonale wiedzą, że te rozdzielczości wykorzystywane podczas rozgrywki są znacznie, znacznie niższe. Oprócz sensora zmniejszono również wagę z 89 do 85 gramów. Pozostałe parametry, takie jak rozmiar myszki czy LOD, zostały dokładnie takie same. Pudełko, mimo że jest fajnie wykonane, niesie ze sobą pewne problemy. Czasami potrafi się przyssać, przez co jego otworzenie bywa problematyczne. Kilka ruchów ręką jednak i udaje się rozpakować. W środku znajdziemy instrukcję obsługi, która występuje również w języku polskim, co jest bardzo pomocne, ale nie ma tutaj też jakiegoś mega dużego zachwytu ze względu na to, że Dream Machines to jest polska firma. Ja dla Was w tym momencie rozpakowuję wersję błyszczącą, rozpakuję oczywiście też wersję matową. W zestawie znajdziemy oprócz instrukcji zapasowe ślizgacze, które mogą przydać się na wypadek tego, gdyby te standardowe założone na myszkę uległy wytarciu. Dodatkowym plusem jest to oczywiście, że producent zabezpiecza ślizgacze na dole myszki folią, więc przed pierwszym użyciem należy taką folię ze ślizgaczy ściągnąć, aby móc sensownie korzystać z myszki. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego producent zdecydował się na wprowadzenie dwóch rodzajów pokrycia powierzchni, czyli w tym przypadku wersji błyszczącej oraz za chwilkę, którą będę prezentował, wersji matowej, ze względu na to, że wersja błyszcząca po prostu bardzo szybko się palcuje i widać to niestety, co wygląda dosyć nieestetycznie. Scroll myszki nie ma bardzo charakterystycznego skoku, jest on dosyć płynny i delikatny. Też oczywiście posiada przycisk do zmiany DPI oraz dwa przyciski boczne. Mysz jest symetryczna, niemniej jednak nie zdecydowano się na umieszczenie przycisków po obydwu stronach tej myszki. Znajduje się on tylko i wyłącznie ze strony lewej, czyli coś, co może ułatwić grę po prostu graczom praworęcznym. A gdyby gracze leworęczni chcieli korzystać z tej myszki, również większego problemu nie ma. Przewód 1,8 metra w oplocie, zakończony pozłacaną końcówką USB, jak najbardziej na plus. Teraz zaprezentuję Wam drugą myszkę, czyli DM1 Pro S w wersji matowej, która według mnie prezentuje się znacznie lepiej. Zestaw jest dokładnie ten sam, czyli otrzymujemy instrukcję obsługi, a wraz z myszką mamy zapasowe ślizgacze, które w tym momencie Wam już pokazuję. Spróbuję tylko wyciągnąć. Oczywiście ślizgacze są w zestawie. Mamy też samą myszkę, która jest pokryta po prostu taką gumopodobną powierzchnią matową, według mnie znacznie bardziej estetycznie wyglądającą po pewnym czasie użytkowania. Nie palcuje się, ale uwaga, może dojść do reakcji z naszym potem i zacznie ta powłoka schodzić. Póki co reklamacji tego typu nie mieliśmy, aczkolwiek mieliśmy przypadki z konkurencyjnymi myszkami firmy Zoe, że ta powłoka potrafiła po jakimś czasie schodzić. Oczywiście nie był to problem nagminny, jednak działo się to czasami. Myszka jest dokładnie taka sama, jeżeli chodzi o różni się tylko i wyłącznie powłoką lakierniczą, dlatego też nie będę tutaj się za bardzo rozpowiadał na ten temat. Sporo ciekawych ujęć myślę, że na tym filmiku znajdziecie, bliższych, dalszych również. I ode mnie na chwilę obecną byłoby to na tyle. Czas na kilka słów podsumowania z mojej strony. Ja wiem, że ta prezentacja nie była wzbogacona o testy samego sensora, natomiast te możecie znaleźć na wielu portalach, chociażby na testgear.pl, który jakby uczestniczył w projektowaniu
myszki pomagał firmie Dream Machines w projektowaniu i w wdrożeniu tej myszki do produkcji. Co mogę powiedzieć? Otrzymujemy za cenę 219 zł świetny produkt, który może być konkurencją dla znanych marek, takich chociażby jak Zowie czy SteelSeries. Obie myszki, niezależnie od tego, jaką mają wersję wykończenia górnego panelu, wykonane są świetnie, dobrze spasowane, nie ma tu większego problemu, nie trzeszczą, nie ma takiego dziwnego uczucia obcowania z jakąś tanioszką. Natomiast troszeczkę powątpiewam w słuszność wprowadzenia edycji glossy, czyli edycji błyszczącej, ponieważ według mnie może ona się słabiej przyjąć ze względu na tą powłokę, która łatwo się palcuje. Oczywiście nie zarzucam tej błędu w firmie Dream Machines, to są moje prywatne odczucia, które być może się kiedyś potwierdzą, a być może nie. Na chwilę obecną jednak, jako sklep obserwujemy w miarę równomierną sprzedaż obydwu produktów, aczkolwiek tak jak mówię, moje prywatne zdanie jest moim prywatnym zdaniem. Myszka oczywiście spisuje się doskonale zarówno w grach, jak i w pracy biurowej, chociaż zdecydowanie zdaję sobie z tego sprawę, że nikt do pracy nie używa myszki za 219 zł, no chyba, że jest grafikiem i potrzebuje mega wielkiej precyzji, czy też potrzebuje po prostu precyzyjnej myszki do pracy. Obie myszki leżą świetnie w dłoniach, to jest ten sam kształt, który mamy w DM1 Pro i ten sam, który mieliśmy w SteelSeries Sensei, czy też w Zowie FK1, bądź też FK2. Myszka godna polecenia w cenie 219 zł. Jeżeli ktoś szuka jednak gryzonia na sensorze 3310, to zapraszam do zakupu modelu DM1 Pro, bo ten mamy oczywiście w super niskiej cenie, 179 zł. Zatem, czy chcecie mieć 12 000 dpi? Jeżeli tak, kupujecie DM1 Pro, jeżeli potrzebujecie znacznie mniej i zależy Wam na sensorze 3310, no to kupujecie DM1 Pro. Nie trzeba wydawać wcale wielkich pieniędzy, żeby kupować dobrą myszkę dla graczy. To ode mnie na wszystko. Jeżeli Wam się spodobał filmik, jeżeli spodobała Wam się ta konwencja kręcenia materiałów z różnymi przejściami, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.